Dzień dobry Państwu. Wysoka Rada, Szanowni Państwo, otwieram 44. sesję Rady Miejskiej w Iławie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady Rady Miejskiej, wszystkich zaproszonych gości, Państwa Burmistrzów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosu wyznaczam Panią Wiceprzewodniczącą. Oddam głos teraz, zanim przejdziemy do porządku, oddam głos Panu Burmistrzowi. Mamy miłą uroczystość. Chociaż trochę pogodnie, trochę smutnie. Nie wiem, że też jestem bardzo przyjemny. Próbuję jakiegoś nastawienia trzymającego. Lat temu 18 miałem zaszczyt i wielką przyjemność wypowiadać na stanowisko dyrektora gminy numer 2, do którego się tworzył w gminie, Pani Marzena Szafrowa. Minęło lat 18 i pani Barbara też nieoczekiwanie poinformowała nas, że misja, jeśli chodzi o pełnienie dyrektora, funkcji dyrektora szkoły, się wyczerpała. No, postawiło nas to trochę w kłopocie, dlatego że musieliśmy to wszystko przeorganizować, ale nie o tym, co mówić, chcę mówić przede wszystkim o pani Dasi, która oddała dzielna czyka na rzecz Iławskiej Oświaty, była dyrektorem wyjątkowym. Przede wszystkim praca organiczna. Może nie efekciarstwo, ale przede wszystkim ciężka praca na co dzień. To jest szczególnie cenione i ja na to bardzo mocno też zawsze zwracam uwagę. Chcę bardzo podziękować. Myślę, że uczyniam też radni za 18 lat spokoju w tej szkole, za niełatwe prowadzenie. I to, że dzisiaj dziedziczymy po pani dobrze zbudowaną placówkę, świetnie zorganizowaną i że pani ostatnim ruchem jeszcze stara się zrobić jak najwięcej, by teraz z kolei przetransformować szkołę gimnazjalną na rzecz szkoły podstawowej. Za to wielkie dzięki i myślę, że wszyscy zrobią to wielką przyjemnością, kiedy odwiązuję listem pani Dasi. Liczymy pani też upominek od samorządu wojewódzkiego i mówię w piachu samorządu. Proszę. Dyrektorów dla województwa warmińsko-mazurskiego i mieliśmy wystawę, na której pan
również też uczestniczył na temat poznajemy swoje miasto i okolice, poznajemy swój region, ponieważ jak wiemy, w 1999 roku wszystkie regiony naraz się pojawiły. Chciałam, żeby w szkole wszystkie dzieci i nauczyciele widzieli o tym, więc kiedy przyjechała pani z kuratorium, to nie dowierzała, że w taki sposób można metodą projektu już w 1999 roku realizować różne zadania. Staram się nigdy nie chwalić, nie mówić o sobie, bo uważałam, że ważnymi osobami w tym wszystkim są nauczyciele, rodzice, a najważniejsze, jak już wcześniej powiedziałam, na miejskiej galerii musi uczyć dzieci. Gdyby nie to, aby sprawdzić sobie, na ile można dzieciom pomóc z punktu dyrektora, punktu widzenia dyrektora, pewnie takiej decyzji bym nie podjęła. Myślę, że dobrze i słusznie. Jestem spełniona, jestem bardzo zadowolona z tego, co przeżyłam przez te wszystkie lata i odchodzę naprawdę z pełnym takim optymizmem, tym bardziej, że jestem jeszcze w biegu, w pełni sił, jestem w stanie wiele rzeczy robić, mam różne zamysły, bo myślę, że szkoła to tylko cząstka mojego życia. Także dziękuję serdecznie, naprawdę Pan Burmistrz jeszcze zawierzył mi. No i teraz też lepiej. Nie ma pieczątki.
usunąć ten błąd formalny. Jakby troszeczkę
niesposobność w stosunku do tematu, którym się zajmuje. Ale ja tylko chciałam zapytać, ile lat ma najstarszy członek Rady Miasta? Najstarszy? 19. Ale to samo. 17, tak? 19. Proszę Państwa, naj... Ja bym chciał się tylko zapytać... Proszę włączać mikrofon. Ta rada, w jakim wieku jest? Czy oni mają podstawę o alkoholu tutaj? No tak, to dotyczy również geologicznej funkcjonowania. Myślę, że... Nikt nie pojawił. Z dotychczasowych wypowiedzi wynika, że... wypowiedź Państwa w postaci podniesienia bądź nie podniesienia ręki w najprostszym rozwiązaniu. No proszę bardzo, Pani Rada. Ja rozumiem Państwa rozmowy, bo nie jest tak, że Rada Miasta właśnie tego roku, że to było nie powinno współdecydować o alkoholu, tak, w mieście. Ale chciałabym powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Miasta jest bardzo popierana przez liczne grono mieszkańców 18+. Nie, do 18 roku, że to 18+. Oni wystąpili z moją swoją wyegoformowanie, ale mają poprawić naprawdę dużej, większej społeczności miasta. I chciałabym Państwu powiedzieć, argumentując ten wniosek, że po ukazaniu się, tak jak Młodzieżowa Rada Miasta informowała, że po ukazaniu się w mediach społecznościowych, ja rozumiem, że nie, Państwo nie macie tej prawa społecznościowego, nie wszyscy, bo tam można naprawdę dowiedzieć się czego oczekują mieszkańcy. I chciałabym Państwu powiedzieć, że suche nitki nam się pozostawiono. Suche nitki. I chciałam wydrukować niektóre listy, ale po prostu nie mogę, bo co Pan Przewodniczący zabrał mi głos. Więc proszę, bo ja rozumiem Wasze argumenty i macie te argumenty. Bo to jest argument nie do przebicia, ale proszę nie lekceważyć, że Rada Miasta rozumie, że ten budżet został powołany. Pani Rada, nie zamierzamy tego robić, natomiast uważam, że kradł się drobny błąd Pani wypowiedzi, bo jednak fora internetowe to nie są wszyscy mieszkańcy i ładne. Więc tutaj bierzmy również na to poprawkę. Proszę Państwa, najprostszą sprawą jest wyrażenie swojej opinii w głosowaniu. Kto z Państwa jest za zdjęciem tego punktu z porządku dzisiejszego? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada 11 głosami przeciw, 1 za odrzuciła zdjęcie tego punktu obrad. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania całego porządku z dwoma punktami, które wprowadzamy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad z tymi dwiema poprawkami, które zrobiło, przegłosowaliśmy. Kto jest za? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada porządek dzisiejszych obrad przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym. Wobec tego przechodzimy do jego realizacji. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z 42 i 43 sesji. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, w związku z tym uważam protokoł za przyjęte. W punkcie czwartym mamy sprawozdanie z pracy zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta i Ławy. Otrzymaliście Państwo informację pisemną przed posiedzeniem komisji. Materiał nie był omawiany i opiniowany na komisjach, w związku z tym poproszę Pana Przewodniczącego Komisji, Pana Andrzeja Markowskiego o przedstawienie. Moje wystąpienie będzie pewnie krótsze, jak proceduralne sprawy z ustaleniem porządku, ale do rzeczy. Ja przedstawiłem Wysokiej Radzie sprawozdanie, z tym, że chciałbym kilka słów powiedzieć, bo jest to jedyna okazja, żeby właśnie również na sesji przy udziale radnych, a więc poza Rady, o sprawach bezpieczeństwa, porządku na mieście porozmawiać. Wykazano, ile było spotkań, posiedzeń zespołu, ile było wizji lokalnych, ale chciałbym powiedzieć, za tymi suchymi danymi są jest szereg innych działań, które nie są wykazane w tym sprawozdaniu. Są to bezpośrednie takie spotkania moje z wnioskodawcami, rozmowy z fachowcami od organizacji ruchu drogowego. I dlatego to chciałbym również powiedzieć.
Jako wymieniłem to, że są to, że takie wnioski składają mieszkańcy miasta i tutaj pokazano, że najwięcej tych wniosków mieszkańcy złożyli, ale jest tam jeszcze również informacja, że ilość, że inne podmioty. Ja tam wymieniłem wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, ale również mamy dobre współpracę z redaktorami, szczególnie podam wymienię nazwisko pani Popojska z gazety, która bardzo czujna jest na organizację ruchu i składa, złożyła kilka wniosków zmierzających do poprawy. Później mamy wymieniane, czego poszczególne sprawy dotyczyły. Według własnego uznania wymieniłem tutaj poszczególne, czy zmiana organizacji ruchu, czy brak oznakowania, usunięcia, ponieważ niektóre wnioski zawierały nie tylko jedną, tej kwestii tutaj, co przeze mnie wymieniono, ale jest kilka, dlatego tak przekazałem radnym informację, że najwięcej właśnie tych wniosków, wnioski dotyczyły zmiany organizacji ruchu. Później do najważniejszych spraw, które również według siebie ja uznaję, to jest zmiana organizacji ruchu na osiedlu Lipowych Bum. To jeszcze dalej parę, jedno zdanie więcej powiem. Wyznaczenie pasów na rowerzystów i na ulicach jednokierunkowych. W tym miejscu chcę powiedzieć, że było kilka wniosków właśnie o te kontrpasy, ale po naszych dyskusjach w zespole i z mieszkańcami tych terenów, to znaczy ulicy głównie Jagiellończyka i ulicy Andersa, doszliśmy do wniosku, że nie wchodzimy dokładnie z kontrpasami, ponieważ tam ciągle stoją pojazdy po jednej ze stron tych ulic i po prostu nie ma miejsca już na tworzenie kontrpasu, to by prowadził większe zagrożenie w ruchu drogowym jak jest. I dlatego przez nasze wnioski były negatywne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powiem tak, że ilość zdarzeń drogowych w powiecie, jest wypadki drogowe, jest wzrost o 3, kolizje o 56, wypadki śmiertelne jest mniej o 3, ale mamy od kilku lat jeden wypadek śmiertelny na terenie miasta, bo do tej pory przez kilka lat nie było wypadków śmiertelnych na terenie miasta. Mam te dane z Komendy Powiatowej Policji, nie są rozbite na miasto. I obrażeń ciała mniej o 6. Tutaj jest ciekawe, następne takie spostrzeżenie, zaistniałe zdarzenia i w rejonach skrzyżowych. I co to jest ciekawe, że potwierdzające nasz sposób myślenia, jak powinniśmy organizować ruch drogowy na osiedlach. Mamy skrzyżowania dwóch równorzędnych. Proszę Państwa, widzicie, że w wypadku zero i kolizji zero. Wniosek z tego nasuwa się jeden, że nie powinniśmy przestawać tworzyć na osiedlach mieszkaniowych organizacji ruchu dróg o skrzyżowań o drogach równorzędnych. Powinniśmy za to w Lipowym Dworze kolejno inne osiedla obejmować, ponieważ no jest dowód jasny. Nie ma tam zdarzeń drogowych, a wzrasta bezpieczeństwo na drogach. Również nie ma wiele, chociaż jest 18 kolizji na tak zwanych rondach. 8 tutaj sobie zaznaczyłem, wybrane miejsca zdarzeń drogowych. Mamy wypunktowane przejścia dla pieszych, co jest bardzo ważne, bo zobaczcie Państwo, że droga, chodnik i przejścia dla pieszych, 4 wypadki, 3 kolizje, tak? Chodnik, droga dla rowerów, 2 wypadki, 14 kolizji. I w ogóle parkingi, 19 kolizji. Parkingi jest to system rozwiązania dla naszych parkingów są bardzo, bardzo kolizjogenne, bardzo, ponieważ no, zawsze podkreślaliśmy, że tam, gdzie pod kątem prostym będą miejsca postojowe zorganizowane, tam będzie zawsze przy tych ciasnych parkingach dochodziło do częściej do kolizji. Później następny takie chciałbym zwrócić uwagę na zdarzenia ulicy. Zauważyliście Państwo, że na ulicy Ostródzkiej jest najwięcej zdarzeń drogowych. Ulica Ostródzka, Przym prowadzi. A wypadek śmiertelny
naszej tak zwanej pomocnicy, to znaczy na alei Jana Pawła II śmiertelnej. Następne, chciałem zwrócić uwagę na, chciałem pominąć to, ale to przy takiej informacji wypada powiedzieć. Dzień w dzielnicy zdarzeń drogowych. Wymieniłem to dlatego, tutaj podałem, że to jest piątek, bo to od kilku lat już powtarza się, że ten dzień jest najbardziej podatny na różnego rodzaju zdarzenia drogowe. Dzień tygodnia. Dzień tygodnia, tak, piątek. Piątek? Piątek, tak. To się tak, tak się składa, że tam w jednym roku tylko coś tam jednym zdarzeniem, ale tak jest, że piątek właśnie jest tym dniem, dlatego wykazałem to Państwu. I na koniec chciałem powiedzieć zadania, jakie sobie postawiliśmy. Między innymi chcemy zająć się bardzo, zresztą na prośbę burmistrza, wykazaniem miejsc, gdzie można budować parkingi, gdzie należy przerobić istniejące parkingi, żeby poprawić organizację na tych parkingach. Będziemy to zgłaszać burmistrzowi, że takie miejsca wyszukaliśmy. Dążyć do wprowadzenia zmian w organizacji kultury na osiedlach mieszkaniowych, to już mówiłem, zresztą potwierdzają to dane i z naszego miasta, zresztą z innych miast również, że te drogi skrzyżowania dróg równorzędnych są dobrym rozwiązaniem na poprawę bezpieczeństwa osiedla. I następnym punktem takim jest organizacja ruchu na drogach rowerowych. I z naszych danych wynika, i z informacji z różnych miast w Polsce wynika, że drogi rowerowe stają się niebezpieczne. A w połączeniu jeszcze z chodnikami bardzo niebezpieczne. Dużo zdarzeń jest. Miławie nie jest aż tak dużo, ale miasto mniejsze. Ale w większych miastach dochodzi do bardzo nieprzyjemnych zdarzeń właśnie. A to, że nie ma wyraźnie oddzielonej chodnika od drogi rowerowej, ponieważ kolor niektórych kostek podbrukowych już prawie na drogach rowerowych jest taki jak na chodnikach, to po prostu psuje to, psuje i rodzi takie kłótnie między użytkownikami, osób, które chodzą po chodnikach, a osób, które korzystają z drogi rowerowej. Jeżeli to było zupełnie wyraźnie innej substancji, ta droga rowerowa, podejrzewam, że nie wchodziłby tam niepodzielna osoba piesza, a tak to, a szczególnie w porach takich wieczorowych, to w ogóle nie widać różnicy. No i ostatni tutaj w tych zamierzeniach naszych chciałem sobie wypracować sposób na spowolnienie ruchu drogowego na ulicy Mickiewicza po przyjęciu jej przez miasto. Takie słuchy do mnie dotarły, że otrzymamy to miasto, tą ulicę w prezencie od starostwa powiatowego i są tam, zresztą burmistrz też ostatnio na komisji wspomniał, że są tam oczekiwania mieszkańców o to, żeby z tym ruchem drogowym coś tam zrobić. No oczekiwania są, no nie mogą być takie spełnione, jak oni chcą, to znaczy zamknąć w ogóle tą ulicę i zrobić tak, no bo to nie jest możliwe, to jest ulica Mickiewicza jest to jedną z dobrych objazdów Starego Miasta i zabierać sobie kierowców nie można. Ale co, przemyśleć trzeba, jak spowolnić ruch. Są stosowane metody w wielu krajach o wyższej kulturze jazdy jak w Polsce i możemy zaproponować, ale to mówię na przyszłość. Najpierw musimy tą ulicę przebić. Ale spotkacie się niebawem Państwo, że takie wnioski będą do miasta napływać się do burmistrza, ponieważ już są takie wnioski, żeby coś z tym zrobić, żeby ruch spowolnić. A że mają ci ludzie trochę racji, nawet dużo racji, to ja potwierdzam, ponieważ jak chodzę wokół Mariusza, to widzę, co piraci kierowcy tam samochodu wyprawiają. To ja mam tyle, proszę bardzo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, czy jak będę w stanie wspomagać moich drugich członkowie zespołu, Jurek Sokarski, Staszek Milewski, razem pracujemy, także proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Radnańco. Przewodniczący, ja tak na, może tak powiem od razu. Ja pamiętam, na Mickiewicza kiedyś stał tak zwany bat na kierowców, którzy sobie pozwalali na 10 gazu. I ja wiem, że tam dosyć długo są. Taki nawet przenośny, może to, a może garby, może na ulicy.
miesiące, może to spowolni, bo faktycznie to, co pan mówi, jest prawdą. Na razie kierowcy sobie pozwalają, tak? Więc może papier, tak, wraz z tym kierowców przestrzeganie przepisów regulowanych. Może ja wyrosnę na pomoc, co powiem. Radar to jest, my sobie możemy wyobrażać, że spowolnienie ruchu jest to nieprawda, jest to fizycznie niemożliwe, ponieważ radar, żeby zastosować pomiar prędkości badania, trzeba spełnić pewne kryteria. To jest odległość, a nasze drogi uliczki są krótsze od tej drogi, której przemaga wymaga, jak ma być ustawiony radar i ten. Poza tym postawienie radiowozu gdzieś tam na Mickiewicza, to no chyba, że profilaktycznie, to tak. Ale na innych ulicach, bo Mickiewicz jest dosyć długo, ale na innych ulicach na jest mówię, że nie mieści się w tej kategorii przepisów, które musi spełnić policjant, żeby ustawić się z radarem, żeby dokonać pomiaru prędkości, ponieważ te odcinki drogi są krótsze, jak tam przepisy ustawiania radaru, pomiaru prędkości radarem wymaga. Także mieście musimy sobie wybić z głowy pomiar prędkości radaru. Zresztą policja nie bardzo się garnie, bo wie, że to jest nieskuteczne. Miałam pytanie do pana przewodniczącego, co Komisja do Spraw Bezpieczeństwa zrobiła, aby oczyścić przestrzeń publiczną w okolicy ulic, dróg, z reklam zbędnych, z nieprawidłowych znaków drogowych. Ile takich znaków jest na terenie miasta i Iławy i ile reklam wisi nielegalnych? Żeby zrobić porządek z reklamami, to ja pofatygowałem się złożyć interpelację o tym, żeby przyjąć uchwałę o tak zwaną, można myśl, ustawie krajobrazowej, nazywałem ją uchwałę krajobrazową w mieście. To była moja odpowiedź na to, żeby zrobić porządek z zbędnymi reklamami, a szczególnie w obwodzie Skrzyżowej. No ale to jest poważna sprawa i to wymaga dużego zaangażowania, większych trochę nakładów, bo to trzeba, cała procedura musi być przeprowadzona przez miasto i to nie jest tak szybko. A to, że reagujemy na niektóre reklamy, które są szczególnie w obrębie skrzyżowań, to nawet świeża sprawa, bo ostatnia, która jest, żeby tam na azylu dla pieszych zezwolić na montowanie jakichś tam tablic, które by wskazywało, gdzie można dobrze zjeść albo wypić, albo tego. To jest też nasza reakcja, że będziemy negatywnie opiniować takie wnioski, że pogarsza to bezpieczeństwo, poprawę pogarsza i dlatego będziemy negatywnie. Za długo pan. Mówiłem, że to są pytania. Dobrze, ale coś jeszcze tam było, tam jeszcze było coś. Znaki drogowe. To powiem tak, to jest bolączka w całym naszym kraju. Już ja czytam, że kolejna komisja miała powstać, która by czyniła wszystko, żeby zmniejszyć ilość znaków drogowych w Polsce. No i czy Państwo w ulicy Dobrowskiego. Ma co kawałek mnóstwo znaków informujących, takich, że o tym, że zbliżamy się do drogi z pierwszym przejazdem, a tam ścieżka rowerowa prawie, że i tego, a znak stoi przed, bo no, przepisy takie mamy, jednym pociągnięciem, jedną zmianą przepisu, również takie, że nie wolno jechać ulicą główną, jak jest ścieżka rowerowa, no po co, można po jednym pociągnięciem, że jeżeli jest ścieżka rowerowa, to nie wolno jeździć po ulicy, gdzie jest, no ale u nas stawia się tu znak i tu znak. No my na to wpływu nie mamy, bo to wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym, a dalej zarządzenia o znakach drogowych. I to my, projektowana organizacja, jakieś miejsce, to już projektant organizuje ruch drogowy i już stawia te znaki, później wykonawca stawia. Później jedziemy, patrzymy, że jest tam 10 znaków, a droga się urywa metr dalej. Tak jak było na Ziemowitej i Piaskowo, tak, na tym łuku. Tam było 10 znaków, a droga urwa. A było tam przejście za 10 znaków. Po Płoci. Ale pan przewodniczący powiedział, że to są poważne sprawy. Ja dlatego o nich mówiłam, bo myślałam, że ta komisja się zajmuje poważnymi sprawami.
No ale i mniej poważny. Ja poważność może ciągnąłem, a... Nie, to jest wieczorem radny. Nie dajcie potem pan radny. Bo i powiedz, że teraz panie przewodniczący. To będzie, że proszę bardzo. Proszę bardzo. Nic. Ale sprawy jest jedno. Dlatego, że pod innym pani na samochodem stanęły tak, że miałem tylko
powiedzą, tutaj się to się czasami zdarza. Natomiast chciałem powiedzieć w kwestii ulicy Mickiewicza. Parę tygodni temu byłem świadkiem nieszczęśliwego takiego małego zdarzenia, gdzie te wypożyczane rowerki kilkoosobowe, jeden z takich rowerków z dziećmi padł do lotu. Sam wciągałem, pomagałem ten rower wciągnąć, złamał oczywiście, ale zebrała się grupka ludzi i drugi rower wpadł na ulicę. Tam samochody naprawdę jeżdżą bardzo szybko. Mieszkam na ulicy Nowomiejskiej, tam są już dwa ograniczniki i buduje się trzeci w tej chwili. Tak, Andrzej? Gdzie trzeci? Z panią. Tak. Uważam, że ulica Nowomiejska nie jest taką ulicą jak Mickiewicza, to szybkie jazdy. I nie wiem w sumie po co ten zwalnia, że ale to była inicjatywa mieszkańców, zdaje się, tak? Także bym proponował na ulicy Mickiewicza też takie zwalnia, też przynajmniej dla zainstalować i będziemy mieli problem. Ja tylko bym uporządkować dyskusję. Ulica Mickiewicza do tej pory jest powiatowa, jest katalogą powiatowości, który przejmowałem przez miasto, ale też to jest proces, który jeszcze odpadnie, bo na naszej ulicy nie jesteśmy. Ale wnioskować do właściciela. Proszę. A ja to chciałam, żeby już dalej nie ciągnąć tego, podsumowując, stawiam oficjalny wniosek o to, żeby właściciele wszystkich parkingów przyjrzeli to i już nie i narysowali tak te pasy, jak powinny być i zrobili jeszcze na niektórych parkingach nie są dobrze zaznaczone te parkingi dla niepełnosprawnych, na niebiesko. Zgodnie z nowymi przepisami i to też trzeba przyspieszyć. Nie wiem, kto się będzie tym zajmował, bo przystało się w takich miejscach, powiedzmy bardziej uczęszczanych, to widać, ale przy reszcie nie. Dla mnie też wielkim problemem, jeżeli już mówimy Andrzej, to jest ulica przy bibliotece. Tam parkowanie samochodów, gdzie ludzie rzeczywiście załatwiają mnóstwo spraw. Tam znaleźć miejsce, żeby wejść na pocztę i odebrać papierze, to się wiąże nie wiadomo z czym. Tym bardziej, że na poczcie ostatnio stałam w kolejce, gdzie byłam 18. To jak ja postawię samochód i tylko na chwilę chcę wejść na pocztę, to ta chwila trwa 40 minut. I tu nie ma załatwiania na chwilę. I uważam, że ta ulica Jagiellończyka to jest wielki problem dla parkowania. Ja osobiście ostatnio, żeby załatwić sprawę na poczcie, to stanęłam przy bibliotece na poczcie. Jechałam do środka, nie miałam gdzie. I ten problem też trzeba rozwiązać. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę tak po jednym zdaniu króciutko. Jagiellończyka nie jest nasza ulica, to jest powiatowa. Żeśmy wnioskowali, żeby coś tam zrobić, ale ona nie jest to powiatowa ulica. Ten parking przy targowisku będziemy wnioskować o przerobienie, ponieważ jest tam miejsca sporo i można powiększyć tej górnej oczywiście, nie ten problem, ten górny, bo tam wszyscy kręcą się wokół tego górnego parkingu. Tam przerobić, bo to można uzyskać sporo jeszcze miejsc. I będziemy wskazywać inne miejsca w mieście, bo to jest jedyne rozwiązanie, że a nie poprzez ściganie tam czy prowadzenie stref płatnego parkowania, bo to jest to oszukiwanie, że się wprowadza porządek, a robi się skok na kasę. I co do policji, mamy w zespole policjanta, mamy bardzo proszę o ciszę, mamy odpowiedzi od niego, co on może zrobić na ulicach miejskich. No Stasiek, zapytaj go głośno, żeby ci wyraźnie powiedział. No ale ja nie chcę się robić. Będziemy mieli komendanta policji na tym, to atakujmy go o to, gdzie jest policja w nocy, że ucieka spod Leśnej czy gdzieś tam tego. No mamy możliwość, będziemy mieli możliwość. Jeśli dobrze, ja krótki komentarz, to właśnie dla mnie moje zdziwienie od dłuższego czasu budzi Jagiellończyka, że część część ulicy jest wydzielona, jest tam postawiony zakaz zatrzymywania jej postoju. W sytuacji ulicy jednokierunkowej, gdzie ruch jest tam stosunkowo niewielki, ale w każdym razie w przypadku ulicy jednokierunkowej to cała jedna strona zdecydowanie dopuszczona do parkowania. Ja jeszcze, żeby do końca zgadnąć przewodniczącego tej komisji, to się zapytam, ile wniosków konkretnie, przenośnie oczywiście, ile konkretnie wniosków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego złożyła szanowna komisja w sprawie likwidacji reklam? Bo my nie składamy, słuchajcie, radni, my nie składamy. My jeżeli już to rozpatrujemy sprawę i notatka z naszych spostrzeżeń, naszymi wnioskami czy innych wniosków negatywną bądź pozytywną opinią jest skierowana do burmistrza, bo to my jesteśmy w swojej stronie. Ja sobie nie przypomnę. Ja też. Dobrze, że powodzę.
głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału pod tytułem sprawozdanie z pracy zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta i władzy? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała temat sprawozdania z pracy zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta i władzy. Pozytywnie przy 15 głosach za oraz 1 wstrzymał się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Mamy w nim zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029. Otrzymaliście Państwo pisemną informację przed posiedzeniem komisji. Materiał był również omawiany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę Panów Przewodniczących o... A, jest jednak Pani właściwa. Proszę Państwa, otrzymałem dzisiaj nowe uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i władzy na rok 2017, ponieważ zostały wprowadzone dodatkowo dwie zmiany do tych, które były omawiane na komisji. I zmiany te spowodowały zapis objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej miasta i władzy na lata 2017-2029. Mowa o zmianach w wydatkach budżetowych roku. Wydatkach budżetowych miasta i władzy na lata 2017-2029. W wydatkach tych dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 2 535 728 zł, przy tym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 245 692 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 2 290 036 zł. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Czy też Państwo chcieliby zabrać głos? Tak, proszę bardzo, Pani Radna. Tylko nie wiem, Panie Przewodniczący, czy najpierw nie Przewodniczący Komisji, bo mi się wypowiedzieć, później dyskusja. No dobrze, dobrze, to ja mam tylko mandat taką prośbę, ponieważ, no przepraszam, chyba jest mieli dzisiaj kanał dla urzędników Urzędu Miasta i Władzy. W związku ze zmianami w budżecie miasta i władzy zmieniły się rachunkowe wyliczenia wieloletnie, tak? I bym bardzo prosiła jednak, mogłam w trakcie sesji zmianami, że nie zmieniło się, ale jednak wyhaczyłam, że zmieniło się. Bardzo serdecznie proszę o poprawienie tego i żebyśmy głosowali nad poprawną uchwałą, tak? Żeby to było 5 minut przerwy, na komputerze wydrukować i dać szanownym koleżankom i kolegom razem poprawną wersję. Skoro zmieniamy, przepraszam, to taka zmienia dialogia, jeżeli zmieniamy budżet, to zmieniamy również wieloletnie, to taka zmienia dialogia, jeżeli występują różne kwestie podatki. Panowie, dziękuję proszę. Bardzo. Komisja pozytywnie. Dziękuję Pani Wiceprzewodnicząca Komisji. Panowie. Dziękuję bardzo. Zabraliśmy głos. Dwa. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029 w wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. I zmiany w budżecie. Proszę bardzo. Jak wcześniej powiedziałam, otrzymaliście Państwo nowe uzasadnienie i nowy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej, w sprawie zmian w budżecie miasta i władzy na rok 2017. Do tych zmian, które omawiane były na komisji, wprowadzamy jeszcze dwie zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2 000 zł dotacji
zwiększamy wydatki bieżące na ochronę środowiska w tej samej wysokości i przenosimy 8,5 tysiąca złotych z inwestycji ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława i daj przeznaczone to na pomoc finansową dla gminy Iława na realizację tej właśnie inwestycji. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja przepraszam, nie zamierzałam zabierać głosu, bo nie uczestniczyłam w posiedzeniu komisji z przeszłych godzinek, ale oczywiście byłam na Radoszu Pani Skarbnik, ale mam jeszcze dodanie, bo dyrekcyjnie z rotyzacji budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie bazy środki Unii Europejskiej. Czy mogłabym coś się więcej dowiedzieć, bo wyglądałam dosyć znaczą zagrodę. I czy my się spodziewaliśmy tych pieniążków? Coś więcej na ten temat, poproszę. Sprawa ciągnie się już od kilku lat. Jak Państwo widzą, centrum turystyczne było budowane z pieniędzy unijnych i w trakcie kontroli, jednej z kontroli w trakcie inwestycji została wyznaczona korekta. Myśmy z tą korektą się nie zgadzali i złożyliśmy odwołanie. Przez te kolejne lata cały czas się zgodziliśmy i do tym samym marszałek musiał zwrócić tą kontrolę wyznaczona korekta. Poproszę w takim razie pan przewodniczący. Komisja wnioskuje o przyjęcie bez poprawek i projektu uchwały. Pozytywnie. Komisja budżetu. Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, wyżej wymienionym brzmieniu, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy uchwałę dotyczącą ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i bardzo proszę o opinię. Komisja wnioski o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Pani wiceprzewodnicząca, proszę o głos. Mieszkańcy sąsiadujący z bezobsługowymi liniami samochodowymi skarżą się na dużą ich uciążliwość, szczególnie w nocy, w godzinach nocnych. Uważam, że wprowadzenie ograniczenia do korzystania z linii, bo to była też funkcja usługowa, w godzinach od 6 do 22 byłaby oczekiwanym rozwiązaniem. Linie te sąsiadują z zabudową jednorodzinną. Mam na myśli ulicę Ostrucką i przy Intermarché. Także żeby to uściślić, bo tam jest napisane w zasadzie, że usługowe, ale żeby jakby wyraźnie podkreślić, że linie samochodowe, no nie ma chyba takiej konieczności ulicy samochodów w godzinach między 22 a 6 rano. Czy proszę, ja proponuję takie rozstrzygnięcie, ponieważ mi się będą na kolanie wpisać poprawek do zakażeń uchwały. My to traktujemy jako wniosek i z taką korektą nie widzę problemu, żeby wystąpić na kolejną sesję. Aczkolwiek nasuwa mi się tutaj jakby taka rzecz, że jeżeli dotyczy to naruszenia ciszy nocnej, no bo to chodzi, to jest to jakby reklamowane. To znaczy, to jest nasze położone życzenie. No tak, oczywiście problem, jeśli chodzi o zdecydowanie ciszy nocy. Zgadza się, natomiast to zostało już naprawdę usługowe mienie drogi uklechowe. Nie są w takim bezpośrednim sensie, ale to jest... No, ale skoro mieszkańcy się zgłaszają z takim problemem, jak zobaczy, że tego typu uchwały będziemy dyskutowali i zgłaszają taki problem, to myślę, że warto by było, tak jak mówisz, mówić... Oczywiście, no nie ma tego problemu, aczkolwiek to w przypadku Ostrudzkiej to kojarzę, bo to dopiero po drugiej stronie ulicy i przejeżdżające samochody robią prawdopodobnie znacznie więcej hałasu niż my się obsługowa. Ale oczywiście nic nie stoi na przykład. Proszę bardzo, pani radna. To ja bym prosiła o wysłuchanie mojego uzasadnienia na przeciw tej uchwały. Już po początku rozpoczątkowałam
pozostałość w punkcie, gdzie wnioskowano o odrzucenie. Zdjęcie z obrad, tak? O zdjęcie z obrad. Kwestią społeczną. Społeczną mieszkańców Biłowa. Pan przewodniczący powiedział, że właściciele portalu społecznościowego, użytkownicy nie są wszystkimi mieszkańcami Biłowa, tak? 100% racji. Absolutnie 100% racji. Dla mnie portal społecznościowy jest jednym z narzędzi wyrażania swoich myśli i swojego słowa. Dla mnie obserwowałam to zjawisko w momencie, kiedy byłam na Europie, z ciągłym dostępem do internetu. W ciągu 2 godzin pojawiło się ponad 100 wpisów negatywnych o tej decyzji. Moim skromnym zdaniem jest to bardzo ważna uchwała dla życia społecznego w Iławie. Ja powiem tylko tak, ja sama przygotowując się do dzisiejszej sesji, chciałam zgłosić interpelację o uruchomienie narzędzi prawnych, ponieważ mieszkańcy ulicy osiedla Tamtowo Kormoranu prosili mnie o interwencję, żeby poprosić właściciela z Jesiady Leśnej, tak, o to, że jest zakłócona cisza nocna, o wysunięcie instrumentów prawnych do tego, żeby to zaczęli przestrzegać i respektować przepisy prawa. I ja powiem tylko tak, w mojej ocenie ta uchwała jest bardzo szkodliwa. Robi się tak zwany podział mieszkańców i tutaj młodzi ludzie duchem, bo dla mnie 18 i 30 i 20 plus i 40, czasami ludzie w wieku 40 czują się bardzo młodo i 50. Ja powiem tylko tak, to jest wdrożenie w ich z powodu spędzenia małego czasu. Sama mieszkam nie opodal Biesiady Leśnej, tak? Otwierając drzwi od balkonu na Starówce, również słyszę uciążliwy hałas. Ja też to słyszę. I powiem Państwu, że ja nie jestem jakąś tam wielką zwolenniczką tego typu muzyki. O Gusta się ponoć nie dyskutuje. I też miałam złość, tak? Dlaczego nie słyszałam wibratu, a słyszę Biesiadę Leśną. Ale jak zobaczyłam, ilu ludzi tam chodzi, ilu mieszkańców Iławy identyfikuje się z tym miejscem jako jedyne to miejsce sprawdzenia wolnego i nie tylko Iławy, bo powiem, posiadając gospodarstwa turystyczne, bardzo dużo moich gości z pensjonatu wybiera się z Biesiady Leśnej. Ja powiem tylko tak, to jest jedyna na dzień dzisiejszy forma zorganizowana spędzenia wolnego czasu przez, w sumie nie w centrum miasta, bo to jest już praktycznie na wylocie miasta. Ja bym bardzo Państwa nakłaniała i bardzo proszę w imieniu młodych duchem i młodych ludzi, mieszkańców Iławy, o to, żebyśmy jeszcze tu podyskutowali. Ja nie mówię, że ta uchwała jest całkowicie niedobra i zła i natychmiast trzeba to zlikwidować. Żebyśmy jeszcze o tym porozmawiali, żebyśmy przeprowadzili konsultacje społeczne, żebyśmy posłuchali strony zarówno tej zniesmaczonej hałasem, ale również użytkowników faktycznych tego miejsca. Może zwalczymy jakiś kompromis. Ja namawiam do tego, żebyśmy... ja pamiętam, jak kolega Bartowski na mnie powiedział kiedyś, że to my jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i to my podejmujemy decyzje w ich imieniu, nawet budzące kontrowersje. Zgoda. Jasne, zgoda. Ale czy to mnie zwalnia ze słuchania mieszkańców, głosu mieszkańców przez te 4 lata? Nie zgadza się z tym zapisem. Dlatego, że my jesteśmy wybrańcami mieszkańców i to my musimy ich posłuchać. I ja nie mówię, że ja za miesiąc nie będę za tą uchwałą. Ale proszę, porozmawiajmy o argumentach. Ja może przeczytam może uzasadnienie tej. To jest o przepisach kodeksu pracy. Ja z tego co wiem, to kodeks pracy, inspekcja pracy każe przedsiębiorstwo, a nie urząd miasta. Ale to nie do tego zmierzam. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali jeszcze chociażby ten miesiąc na przeprowadzenie konsultacji społecznych, żebyśmy wyciągnęli instrumenty prawne do przestrzegania prawa, tak? Że jeżeli jest cisza, to na to nie można nic zakłócać. Ja spotykam się z głosami, że o 4 nad ranem wracam
pozorował mnie, zaraz pan przewodniczący skasuje. I hałasuje. No, przepraszam bardzo, czy od pierwszej panu pozwolę, to będzie ciszej? Nie, będzie tak samo, tylko godziny będą inne. Ja bardzo bym prosiła o wrażenie właściciela, właściciela tego lokalu, o działalności tej szkodliwej, tak? Czyli o hałasie, o powrotach. Może nie jest w stanie wpłynąć na użytkowników, żeby wracali do domów spokojni. Uważam, że zawieranie, ustanowienie takiej uchwały, dla mnie jest to, ja powiem tak, jak ja czuję, ja się czuję młody, jestem chyba z was najmłodsza i może dlatego to bardzo emocjonalnie przeżywam. Dla mnie to takie troszeczkę, Iława stała się miastem policyjnym. Pierwsza godzina, dziękuję, nie oddychamy, boimy się, nie chodzimy z domu i ja tak traktuję. Dobrze, i teraz jeszcze ta druga wersja, bo to jest tutaj o tych działalności tej imprezowej. Ale tutaj jeszcze mnie zastanawia fakt co do nowych sklepów monopolowych. Ja nie do końca rozumiem, czy przy dodawaniu koncesji na alkohol tym sklepom były tam obostrzenia odnośnie godzin działalności, bo ja przepraszam bardzo, ale jak nie byłoby na takie zainteresowania, no to sklep byłby zamknięty, bo to jest nierentowne utrzymywanie pustego sklepu, jak klient nie przychodzi. To po pierwsze. Po drugie, być może w jakichkolwiek wpłynie to na podatki, tak, na pomięcie podatków, no bo to jest od działalności gospodarczej. Nie wiem, czy tutaj ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie jest naruszana. I powiem tak, ja myślałam, że my dbamy o przedsiębiorców z Iławy, niwelując ich stan też bezrobocie. Ja troszeczkę tak pod kątem tych spraw nie rozumiem tej decyzji. Ja bym bardzo Państwa prosiła, żebyśmy dzisiaj, mam do Państwa prośbę, żebyśmy może dzisiaj i nawet ten punkt, który radna Tarczewska zawnioskowała, żebyśmy po prostu porozmawiali o tym co miesiąc. Tak? A w ciągu tego miesiąca zrobić konsultację społeczną i byśmy mieli jasno, z czego chcą mieszkańcy i władze. A przy okazji też wdrożyli punkt, który radna Tarczewska. I to wtedy może, a jeżeli pan mówi z przekonania argumentu, pokaże mi tam lawinę skarg, a może trzeba porozmawiać z właścicielem danego lokalu, powiedzieć co jest. Pani radna, już powtarza się pani. Dobrze, jeszcze bardzo proszę Państwa o wstrzymanie się z głosem i żebyśmy porozmawiali o tym za miesiąc. Dobrze, dziękuję bardzo. No, może ja pozwolę sobie tam słowa, no pierwszej. Dziękuję, że w trakcie urlopu miała Pani zakłócony urlop jeszcze też tego typu sprawami. Natomiast w kwestii merytorycznej, ja mówiąc szczerze nie bardzo zrozumiałem jaka jest intencja, bo nie wiem czy w tej treści tego jest to, że te lokale są za długo otwarte czy za krótko. Bo z wypowiedzi Pani no, to tak do końca nie wynikało. No. Bo jeśli chodzi o skarżenie... o zamknięcie o godzinie pierwszej nocy, bo to samo przestrzeń. No nie wiem, to jest późno czy za wcześnie? Dla mnie jest to za wcześnie. Dobrze, bo natomiast osobną kwestią jest kwestia łamania ciszy nocnej, bo to jest jakby poza dyskusją funkcjonowania lokalu. Jeżeli będziemy no, bardzo rygorystycznie do tego podchodzić, to myślę, że lokal będzie zamykany na godzinie 22, mimo że my pozwolimy na funkcjonowanie na godzinie 1, bo jeżeli wreszcie służby odpowiedzialne za to, żeby cisza nocna była przestrzegana w kroku, w momencie funkcjonowania po godzinie 1 w nocy nawet stanie się bezproduktywne. Za chwilę była kolejną, był pan radny Kawaciński, najpierw potem pan radny Mileski, pan radny Zaborowski. Te aspekty, o których koleżanka mówiła, ja już powiadamy na posiedzeniu naszej komisji i też nie uważam, że należałoby poczekać. Głównym argumentem pana burmistrza rozumiem zupełności, bo na pewno ma całą lawinę skarg mieszkańców, ale zauważyłem, że cokolwiek nowego się pojawi, w jaki sposób jest uciążliwe, to są skargi. Jakoś nie zamykamy zakładów pracy, a mamy takie zakłady pracy, które
w okresie produkcji też są możliwe dla najbliższego osiedla. Bierzemy pod uwagę, że są to miejsca pracy, czy nie bierzemy ich aspektów. Ja uważam, że w tym momencie chyba należałoby jednak wyczerpać, żeby poczekać z tą uchwałą i ostateczną wersją, aby wyczerpać wszystkie aspekty. W moim odczuciu nie zostały one wyczerpane. Nie znam, nie poinformowano mnie na posiedzeniu komisji, ażeby wykorzystano ścieżkę z zakresu przepisów ochrony środowiska. Najprawdopodobniej są tam przekroczone normy hałasu i stosowne decyzje już ograniczą, bo inaczej kary ktoś będzie płacił, a to kary nawet nie małe. Poza tym niezmobilizowane w moim odczuciu są służby porządkowe, bo tutaj mamy już tylko jedną służbę w mieście, policję, która zachowania niewłaściwe kończących imprezę parkujących na uliczkach osiedla Kormora też mogą ukrócić. Natomiast tak uogólnić, to naprawdę nasze miasto nie ma za dużo do zaoferowania, ale tych trendów nie zmienimy, bo ludzie akurat to robią. Sami przekonaliśmy się, jak był koncert zespołów Disco Polo, jaka masa ludzi na ten koncert poszła. Zresztą taką popularnością też się cieszą kabarety. Dlatego troszeczkę ostrożnie chyba bym poczekał, próbował wyczerpać różne ścieżki, żeby zniwelować tę uciążliwość, żeby właśnie nie wydać dziecka z kąpielą. Jeśli chodzi o sklepy, to też uważam, żebyśmy tutaj też nie przeholowali, bo to społeczeństwo. Ja nie zauważyłem, żeby po zwróceniu uwagi w przyszłości, a byłem w komisji też na takie zbiorowiska przy sklepach. Sami właściciele dbają o to, żeby tego nie było. Tutaj jeden sklep został zamknięty. Nie wiem, czy on dalej jest czynny w motoporowy w najbliższej okolicy, ale po tym zdarzeniu właściciele zaczęli zwracać uwagę. Także chyba ostrożnie o tym mówić. Dziękuję bardzo. Pan Radny. Proszę Państwa, jak ładnie było cicho, przy narzekaniu się bardzo cicho. Jeśli dla mnie coś się pojawiło, to się zakończyło. Tutaj znowu zwrócę się do kolega Pankowskiego, gdzie mam patrzeć przez jakiś czas, jak ja chciałem. Brak policji. Samo muzyka to nie jest to. Tylko ta młodzież podjeżdża w boczne ulicki, tam kupią flaszkę i krzyczą, śpiewają, następnie wyszają z piskiem. I to jest ten hałas okrokowo. Nie na sali. Bo tu wiemy, bo jeszcze taki się należy, to wszystkim dogodził. My młodzi, jak mówiła Ewa, to proszę bardzo. Proszę się nie no. Ale tak chcemy, mamy coś. Bo ja nie rozumiem, jak ja śpiewam opra za tym, ja nie słyszę. Nie słyszę. Tu są na Jaka Zaczewska, że my idziemy. Te, proszę Państwa, te klimatyzatory, które chodzą na Intermarsze, gorzej hałasują, jak to wyjdą przez cały czas. Przejdźcie wieczorem w nocy, albo przyjdą do nas i wtedy zobaczymy. Posłuchać, posłuchać. Proszę Państwa, proszę uwagę. Zobaczcie, człowiek by się starał, może. Także proszę Państwa, moim zdaniem skrócenie tego takiego czasu jest. To się nie dzieje chyba na okrągło, bo pierwsze lato, kiedy mamy coś złożyć. Ja słyszę starkie, słyszę tam z nad plaży, też to słyszę, mi się podoba. A nie to zamykało okno, jestem zły. Proszę policja, 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 tam w ogóle policja. Te wszystkie hałasy nie wolno w tym czasie, panie Marku. Zgadzam się z Państwem, ale jest wypowiadałem się na temat tej uchwały na posiedzeniu Komisji Problematyki. Miałem pewne wątpliwości, że się usteczniamy jako miasto tą uchwałą, natomiast przekonały mnie punkt drugi
sklep nocny to także sklep nocny to także pracownicy i ja się obawiam, że przypadkiem skrócenie czasu pracy sklepu nie spowoduje zwolnienia pracowników. Szybko te wątpliwości. Ja mogę tak, proszę. Ja chciałam powiedzieć, to zagarbez mi to obiecuł. Słuchajcie, jak się nic nie działo, powtarzam, to żeśmy siedzieli na szkarni. Problem jest tego w jednej knajpie, słuchajcie, która ściąga ludzi, jak to się nazywa, muzyką do tańca. I trzeba się dogadać z właścicielem, który to z firmą, która to organizuje, żeby oni zrobili obiekt zamknięty, wyciszyli to i nie będzie problemu, bo problemem nawet nie jest parkowanie, tylko hałas to niektórym przeszkadza. Bo rzeczywiście, jak ktoś jest bardzo śpiący, zamyka okno, ci, co może śpią przy komoranie, przy tam, przy Sienkiewicza, mają horror. Ale czy to będzie cały rok? To tylko na sezon jest, słuchajcie. To się za chwilę skończy. To co jest tu problemem? Przecież to się za chwilę skończy. Więc ja nie wiem, ja cały czas jestem zszokowana tą dyskusją, bo nie dogodzimy wszystkim. I tutaj znów tak jak na komisji mówię, panie burmistrzu, pana ręce. Całe negocjacje pana ręce w tym momencie. To jest moje... Tak, więc po pierwsze mnie zdumiewa najbardziej historia wokół tego projektu uchwały, dlatego że wystarczy uważnie i odczytać. Mówimy tylko o jednej rzeczy, ewidentnie o tym, żeby nie zanieść życia mieszkańców w kosztach urządzania skrenerowej i wtedy na pewno wyraźnie tam jest uporządkowane, jeśli chodzi o obiekty o charakterze urządzania zamknięte. Kiedy tenże nowy nie właściciel, tylko dzierżawca wieloletni leśny, razem z właścicielem zjawili się u nich, powiedzieli, że chcą organizować wysiady w leśnie. Ja się bardzo cieszyłem, bo zawsze mówiłem, że najlepszy jest powrót do tradycji z lat 70. 80. jeśli chodzi o dancingi, imprezy, o których tak grzewnie wspominał pan przewodniczący Edward Polko ostatnio na komisji. Natomiast umawialiśmy się honorowo, że to będzie prowizorium, które się zamieni z czasem w obiekt murowany, nie namiot, który szary był spalony i wokół niego jest też narosło dużo powieści lewy. I ci gestorzy poszli w tym kierunku, zlecili projekt, podobno, ja tego nie wiedziałem, natomiast na obszerze używam słowa podobno jako dla własnego bezpieczeństwa, jest to już projekt z pozwoleniem na budowę na obiekt murowany. Tylko, że tam jest jeden drobny problem, że trzeba włączyć ten obszar z gospodarki leśnej i uiścić z tego tytułu poważną uwagę, bo okazało się, że leśna jest w obszarze lasów państwowych, a to są kwoty obowiązki bardzo poważne. Lasnictwo. W mojej wiedzy muszą dokonać opłaty poważnej, dużej o wyłączenie z obszaru leśnego. Trzeba to sprawdzić. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że do mnie przychodzili mieszkańcy z ulicy Sienkiewicza z pani okręgu wyborczego, pani Ewa Mielkowska. Przypominam. Ja to powiem tak, do mnie też pani burmistrz przychodzili, ale nie wnioskowali o skrócenie godzin, tylko o wynegocjowanie z właścicielem tego obiektu przestrzegania ciszy nocnej. Nie, nie. Czego o 22 cisza nocna? Tak. Nie proszę posłuchać, ja słuchałem państwa głosów i teraz chciałbym przedstawić. Pan burmistrz ma głos, przynajmniej. I w związku z tym my musimy zawsze w takich sytuacjach szukać kompromisu. Ale kompromisu, przepraszam, przyznam, że tylko do przewodniczącego Rady Sądzisza Rady Miasta i jest waszym pokoleniem. Ja nie mówię to zupełnie uczciwie, bardzo spontanicznie, nie wyobrażam sobie, żeby mój 17, 15, 16 letni syn na przyszłość przerabiałem, znikał mi po 22 przychodniu na ramię. Co to jest za protest i co to jest za oczekiwanie społeczne? To ma być rozrywka i nasza oferta dla młodych ludzi? No dla mnie to jest czysta szaleństwo, ale jakieś totalne, intelektualne nieporozumienie, bo wychowawcze. W związku z tym, to tutaj, przepraszam, że się na mnie obrazić, nie jesteście dla nas sprawdzeni do dyskusji, w tej konkretnej sprawie. W każdej innej tak, ale nie tu po prostu. To jest nasza rola, nawet jeśli była niepopularna. To jest raz. Poza tym nie zgadzam się z argumentami tego typu, że ta mała ma tak niewiele do zaoferowania, a jakby gwoździem programu jest to, że ktoś będzie mógł do 5 rano szaleć na deskach. To przyszłość jest nieprawda. Sezon mamy coraz ciekawsze, coraz bardziej interesujące, coraz lepsza oferta. Odwoływało się było tego wydarzenia w Stokholmie, gdzie przyszło 6 tysięcy ludzi, ale ta impreza skończyła się przed północą. Ludzie się rozeszli. Nic się z tego powodu zupełnie nie stało. Rozbawieni, szczęśliwi, rozeszli się z nimi. I bardzo dobrze. Raz. I my będziemy praktykować tę historię, ale zachowajmy jakiś elementarny przypadek. Nie rozwali się igła od tego, że będzie taki moment w
ciągu dobry w okresie wakacyjnym, gdzie po prostu musi trwać cisza. O tym mieszkają ludzie, no to jest 30 parę tysięcy ludzi. W związku z tym prosiłbym o to, żeby nie przypodobywać się krytykującym anonimowym internautom, tylko po prostu zastanowić się z ogromną powagą nad sytuacją. Na świecie tak się dzieje. W tej chwili się odchodzi w kurortach, w ośrodkach wypoczynkowych, od szany z drugiego rana. Bo turystyka z definicji wcale do tego się nie sprowadza. To jest wypoczynek, to jest urlop, to jest chwila wyciszenia również i recepcji, spaceru i tak dalej. Na pewno świat nie ubiera się, nie jest taką życie wyjazdowa turystyka, jakieś tak ofiarą Brytyjczyków i też tam szalę z drugiego rana. I ta skarga się tego strasznie wycofuje. Także proszę Państwa, i może się mówią, powtórzę, o tym słyszałem. Czekajmy cierpliwie. Kończy się sezon. Mamy dzisiaj 28 bodajże sierpnia. Zanim się to uchwały prawomocni, to minie to całe szaleństwo leśnej. Panowie mają projekt, mają czas do wiosny, do następnego sezonu, żeby pobudować obiekt. Zainwestowali tam kupę pieniędzy, konsekwentnie inwestują dalej. I witamy ich tutaj z zadowoleniem, ale na naszych warunkach. To tylko o to chodzi. I nic więcej tych sprawy nie mam do powiedzenia. Jeśli chodzi o 24-dobowy sklep z alkoholem, no znowu, no przepraszam, może ja tego pokażę zbyt osobiście i emocjonalnie, ale trudno mi sobie wyobrazić, że się rozdzierali szaty i wylewali krokodyle łzy, dlatego że ktoś o 4 nad ranem publicza nie może być. No bez przesady po prostu. Bez przesady i też nie ściele z nimi z tego powodu. Po tyle, przepraszam. No więc właśnie, ja miałem też sygnały takie od gestorów pensjonatów, że tam ludzie przyjeżdżali na wypoczynek i rano byli spakowani po takim szaleństwie i powiedzieli, że więcej nie widzieli. To też jest nasze problem. I zastanowić się, co się to ma na nas jakąś przyszłość, czy powinniśmy to pielęgnować, czy nie. Ja mam tyle tutaj do powiedzenia. Bardzo proszę, szanowny skład Rady Miejskiej, za sposobne zagłosowanie. Cały ciężar tej popularności i tego radosnego hejtu, tak ja mam wniosek, ale za swoim końcu pracę otrzymuję pensję, miasto ze specjalnie się w tym nie przyjmie. Króciutko tylko, żeby już nie rozwijać tego tematu. Chciałem się odnieść do stwierdzenia pani Ewy, szanownej koleżanki, która stwierdziła takie coś, swoboda spędzania wolnego czasu przez tychże ludzi. No to rozumiem, że jeżeli jest swoboda spędzania wolnego czasu, to jest swoboda, a nawet prawo, czy obowiązek też ciszy nocnej dla tych, którzy odpoczywają i spokojnego odpoczynku. Między innymi tych ludzi, którzy rano byli spakowani i wyjeżdżają z Iławy. I druga sprawa krótka. Właściciel poza lokalem właściwie to nie odpowiada. Wiem z naszego doświadczenia, kiedy jako spory mieliśmy komora i właściwie poza obrębem co się dzieje, a ta uchwała jakby tego dotyczy, uspokojenia chyba tychże ludzi wcześniejszego, chociażby rozjeżdżania się tymi samochodami, żeby nie fałsować tutaj czwarte nadanie. Bo poza właściwie to niektóry wyjdzie uspokoić, co może być skutować z panem, który prowadzi lokal, a ktoś pocznik w dwóch, trzech uliczkach, no co on postawi kogoś, albo kto jego będzie słuchał, może dostać po nosie. A dawałem tego przykład na naszej komisji problematyki społecznej. Jakie rozgrywają się też, no powiedzmy takie niedoszłe, może nie aż tragedii, ale dramaty, kiedy na przykład przed naszym czerwonym kościołem, kiedy są te imprezy rozgrywane i co tu się dzieje. I proboszcz Paweł co nie został pobity przez takich młodych ludzi, 16-17-letnich, 15-letnich. Od wyspy się zaczęło, małcałem koczyna się nie skończyło. Tak jest tylko i z lokalami. Właściciele lokalu. Poza lokalem właściwie powinien jest policja od tego. I słusznie dostać, że jest policja, a tej policji nie ma. Więc myślę, że ta uchwała w jakimś stopniu może to troszeczkę przyciszy, chociaż wcześniejsze zamknięcie lokalu. Bo w lokalu może przebywać się do rana, jeżeli będzie cicho, nie ma problemu. Nikt nie zabroni kogoś przebywać u kogoś na przykład do samego rana. I jeszcze ostatnia sprawa, to nie jest przeciwko przedsiębiorcom, a właściwie przeciwko tym osobom chaosującym. Ja tak rozumiem tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Ale krótko. Tak, oczywiście krótko. Ja powiem tylko tak. Ja gminie jednak, że proszę koleżanki, kolegów radnych, ponawiam swoją prośbę o to, żebyśmy przedyskutowali jeszcze. Co nagle to podjęło? Porozmawiajmy o tym jeszcze, nawet wspólnie. Zróbmy konsultację społeczną. Wysłuchajmy głosu mieszkańców. Bo na pewno będzie gro osób, które będą przeciwko, jak i za. I udrożnimy faktycznie tak jak tu kolega Milewski
Krzyż, dojeżdżająca do Iławskiego Bohemika, zwolniała przy ulicy Kościelnej i do szkoły. Naprawdę, co tam się działo, to był ten pański sen. Tam tylko pracowała naprawdę porządnego wypadku. Poprosiłam pana komendanta, żeby w ramach profilaktyki co jakiś czas stanął na wierzchu Czerwonego Kościoła. I powiem państwu, że przyniosło to efekt naprawdę bardzo dobry. Młodzież się uspokoiła. Nie wie, kiedy się spodziewać się policji. I naprawdę wjeżdża na teren starostki spokojnie. Więc dlatego proszę was, żebyśmy o tym podyskutowali jeszcze za miesiąc, żebyśmy przeprowadzili konsultację społeczną, żebyśmy po prostu porozmawiali z mieszkańcami, bo to my pracujemy w nami. Dobrze, tak, ale cały czas mówi pani, że to samo z poprzedniej wypowiedzi, nic nowego nie usłyszeliśmy. Proszę. Jedyne konsultacje społeczne, które miały dyscencję, w ogóle racjonalne, to przeprowadzane z mieszkańcami na Cieszyńskiej, Czarnobrzowie i Mazowskiej. A tam odpowiedź znamy doskonale. Zachęcam, jeśli w ramach swoich wykonywania mandatu proszę zorganizować spotkanie z mieszkańcami z tego rejonu i przekonać do tego, że pani ma rację. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie... A, nie. Nie czytaliśmy po opinii, a to przepraszam. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę.
będziemy głosować, niestety musimy to zrobić tak jak na komisji, czyli głosować każdą uwagę po kolei. Dlatego macie Państwo taką przed sobą ściągę. Chciałbym Państwa prosić o to, abyśmy uprościli to. Czyli ja będę mówił, że głosujemy punkt pierwszy i uwagę uwzględniono bądź nie uwzględniono. Możemy przyjąć taki tryb? Dobrze. Wobec tego rozpoczynamy. Jest kilka podanków numer jeden. Tu na wszelki wypadek, żebyśmy od dobrej strony zaczęli. Chodzi o okolice ulicy Świerkowej Sosnowej. Tak? I uwaga nieuwzględniona. Kto z Państwa jest za? A można ty? No nie, no, chodzi na to, że to jest ściągarka. Pan Rady ma przed sobą taką. Temat był omówiony. Bardzo proszę, proszę o niej przytrzymanie. Również nie uwzględniono 11
Kto jest przeciw? Nie wiem. Znaczy, kto wstrzymał się od głosu? Pan również stosunkiem 12 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujący się. Numer 8. Kto jest z Państwa za? Tak, oczywiście, to jest, w którym to jest.
Tak, numer 4 również nie uwzględniono. Kto z Państwa jest za? Głosujemy uwzględnioną.
punkt 16 nie uwzględniono. Głosujemy. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Przeciw. Dziękuję. Kto wstrzymał się? I po punkt 17 głosujemy uwzględnione. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Zadaniem sprostać. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz tego
byśmy się stali konkurencją też dla spółek, które od X lat te zadania tutaj też realizują. No i tym boknem chleba się jakoś tam trzeba podzielić. Nie wiem, czy jeszcze pan burmistrz może będzie miał zdanie na ten temat. Panie prezesie, ja chciałam pana zapytać jeszcze o coś. Skoro pan zajmuje się, że tak powiem, zimowym utrzymaniem miasta, to niech pan mi powie, jakiej ilości piachu my sypiemy na ulicę miasta i dalej, ile razy w związku z tą ilością piachu później czyścimy studzienki. Wiemy, jaka jest aktualnie aura, jakie są deszcze. No i niestety w niektórych miejscach w Iławie robią się kałuże i media to wykorzystują namiętnie, informują nas co jakiś czas. Ja się kiedyś jadąc samochodem zastanawiałam, to że sypiemy piach, to wymiemy. To teraz chciałam zapytać, ile razy w ciągu roku albo w ciągu iluś tam lat dokonaliśmy czyszczenia studzienek, kto to robi, czy to pan, czy w ogóle coś zrobią. No, tego pani radna nie odpowiem ile razy, ja tylko powiem tak, że nie wszystkie zlewiska wody, zastoje wody i tak dalej, to wynikają z zimowego utrzymania, bo ja chcę nadmienić, że ja już na dzień dzisiejszy monitoruję do wydziału utrzymania. Taki przykład podam, że nie sypiemy, a woda już na przykład na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Żeromskiego zlewisko jest, czyli to nie jest typowa przyczyna zimowego utrzymania. Druga rzecz, że no to nie jest wybór spółki, że my powiedzmy używamy mieszanki 20%, czyli 80% piasku, 20% soli. Myślę, że to jest związane z ekologią, bo jeżeli w mieście wsypałoby się samą solą, no to te niektóre tam roślinność, drzewa, trawniki i tak dalej, na pewno by nastąpiła jakaś degradacja. A inna rzecz, że z racji poprzednich tych wykonywania tych prac, to proszę mi wierzyć, że oczekiwania mieszkańców są podzielone. Jedni mówią, dlaczego sypiecie solo, inni dzwonią, dlaczego samym nie piaskiem, bo ktoś, no i mówię, nie ma jednoznacznej takiej opinii, jak to zrobić. No trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. No ale ja przepraszam, tak jak adwokat, ale ja pytam konkretnie, ile? Skoro my ten piach tam zgniemy na tą ulicę, to gdzieś się musimy spłynąć, tak? To teraz ja się pytam, to nie wiem, może nie pana prezesa, tylko może władz miasta albo innych urzędników, kto czyści te studenki, ile razy? Czy poprzez pojedynczą. Czy to jest
Oczywiście, że te wszystkie prace odbywają się pod nadzorem. Tak jest wymóg na zasadzie umowy powierzenia, że nawet piasek powinien być tam odpowiedniej granulacji, żeby krzywdy nie zrobić jedącym samochodom, bo tak jak się sypie, żeby nie była jakaś tam duża ziarnistość tego piasku. SUR spełnia też tak jak swoją normę. Do tej pory żeśmy stosowali, że w ramach własnych zlecając te prace, bo na dzień dzisiejszy na przykład nie mamy typowej mieszalni. Finansowało się takie ilości, które tam potrzebne i co jakiś czas stosownie, zgodnie z potrzebami, taką mieszankę no, wykonywało. Odnośnie sprzętu powiem, no więc mnie się wydaje, że ten sprzęt nie jest o mniejszych naciskach na przykład niż śmieciarki, które jeżdżą i zbyt duże naciski mają i tworzą na przykład zapadanie się tak jak podbrób i tak dalej. To śmieszanie wykonujemy tak jak na chodnikach najmniejszymi powiedzmy ciągnikami. Naciski są prawie że znikome. Pługi są wyposażone w lemniejsze gumowe, czyli też no, w zasadzie nie powinny krzywdy, tak jak zrobić w cudzysłowie mówiąc na wierzchni podrugowi. Czyli nie występują tam żadne krawędzie ostre. No i na takiej zasadzie to się odbywa. No i tak jak tutaj powiedziałem, no, że z racji takiej, że nie dysponujemy całym sprzętem, no to zawieramy stosowne umowy. Jest to wykonywane pod naszym nadzorem i w trakcie kontroli, w trakcie wykonywania zadań raz, że i przez spółkę kontrolowane, i przez wydział bieżącego utrzymania. Proszę. Ja na myśli nie tylko, chociaż ona jest bardzo ważna, bo wiadomo, że na takich ścieżkach są zwężenia, klądy i tak dalej. Ale czy zwraca się uwagę na fachowość wykonania, czy właśnie nie niszczone są nie nawierzchnia, ale też prawężniki i tak dalej. Czy nawet nie wjeżdża się na krąże, czy do 18 się nie niszczy? No, ja mogę tylko tak odpowiedzieć, nie trwa rąbią tam dziury lecą, że nie da się uniknąć, działalność mamy ubezpieczoną i wysoka rado, bo są takie sytuacje, że ja się nie dziwię niekiedy temu operatorowi, że on nie jest w stanie określić, w którym miejscu kończy się krawężnik, czy na przykład jeżeli gdzieś tam przy zabudowie jest drzewko jakieś i w tym czasie jest przesypane śniegiem, z łamami śniegu i prawie dobycha czy spycha, bo gdzieś ja jeszcze raz podkreślam, że trzeba rozróżnić specyfikę odśnieżania zimowego utrzymania w mieście, chociażby na osiedlu, tak jak Lipowy Dwór, gdzie jest masa ślepych uliczek, coś z tym śniegiem trzeba zrobić. My w ramach tego zimowego utrzymania to nie odkurzamy, że wchłaniamy ten śnieg, tylko ten śnieg trzeba gdzieś spychać. No, a jak jest jego nadmiar, to zgodnie z umową, tak jak z miastem, trzeba no, się pozbyć i zwieźć też w odpowiednie miejsce. Powiedzmy, tak jak jest tam zmagazynowany na przejściach, na chodnikach, czy nawet tak jak spryzmowany na pograniczu chodnika z ulicą, no to jeżeli sobie zdajemy sprawę, że ulica staje się zbyt wąska, no to trzeba z tymi bryzmami się nie sobie radzić i ich tam w odpowiednie miejsce złożyć. Panie prezesie, ja się chciałam jeszcze zapytać, czy państwo macie opracowany jakiś plan sprzątania parkingów miejskich? Dlatego, że często tłumaczycie się tym, że na stoją samochody i nie można posprzątać. Można ustalić, czy to jest jedno mieszkaniowo, czy z właścicielem danego danych posesji, żeby na przykład była jedna strona opróżniona i wtedy wy przyjeżdżacie i zabieracie ten śnieg, a teraz to jest wszystko się, taki brej, to się wszystko kręci
To jest sam bok. To jest odwieczny problem. Odwieczny problem, bo nawet w ramach tych naszych wewnętrznych prac, ci, co sprzątają chodnik, spychają na ulicę, ci, co sprzątają ulicę, spychają na chodnik. I my często apelujemy. I ława nie jest aglomeracją, że chodnik na przykład, tak jak w okresie zimy, musi mieć na przykład 2,5 metra. Ja osobiście, jak jeżdżę, nadzoruję, to zwracam uwagę, tak jak dozorcy, na przykład śnieg ręcznie spychają na ulicę. Po co, jeżeli obok jest na przykład teren zielony, to ten śnieg można zmagazynować na tym terenie zielonym, czy spryzmować go na skraju chodnika i stworzymy naturalną barierę, nawet że jak ten samochód będzie jechał, to tego śniegu nie będzie przerzucał na chodnik, czy na posesję, na furtki, bo my z takimi problemami, no, bo jeżeli są te obawy, to z każdym dniem się porywamy. I na pewno, ale mówię też tak, co najlepiej widać, gdzie parking jest na przykład tak jak pusty, tu się ciśnie przy cmentarzu na przykład, górny czy dolny. Standard wykonania tych prac jest o wiele lepszy, ale na przykład na osiedlach, chociażby tak jak tam, nie wiem, na osiedlu 30-lecia, no to nie da się. My niekiedy apelujemy tak jak do spółdzielni, czy tak jak osiedle to kolejowe od Wojska Polskiego, ten łącznik, co jest od Wojska Polskiego do Gardynała Wyszyńskiego. Nie da się, bo my mamy problem z dojazdem, tak jak na przykład ze względu na szerokość pługa, operator jedzie o 4 rano i ze względu nie parkingi, ale parkują na ulicach, już jest utrudniony przejazd, że nie można przejechać. A o 7 godzinie właściciel wstaje, no i do nas monituje, że nie odśnieżony. Gdzie operator już jest tam w innym tygodniu, w jakiś sposób sobie radzimy, ale mówię, no to są takie mankamenty. Dobrze. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze przewodniczący komisji o opinię. Komisja Równowagi z prośbą wnosi o przyjęcie bez poprawki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę mi taką komisję Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia zakładowi komunikacji miejskiej w sprawie obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego zimowego utrzymania wyżej wymienionym gminy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada podjęła jednogłośnie, głosowała w tej sprawie. Kolejny punkt przewiduje przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego. Sprawa była również omawiana na komisjach. Bardzo proszę o opinię. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. To tak, bardzo proszę, udzielam głosu pani Dana Wąska. To znaczy mam uwagę, że paragrafu 4, punkt 2 przedyskutowaliśmy na zespole tym opiniującym, a chyba nie zostało to, że tak powiem, zauważone i zapisane. Tutaj jest brzmienie takie, że zgłoszone projekty, które nie spełniają wymogów formalnych, mogą być uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień. Kwestia doręczenia wnioskodawcy pisma, jak wiemy, reguluje to również KPA, również dostarczenie informacji o tym, że dane wnioski nie są, że tak powiem, nie spełniają warunków i wymagają podsumowania. Również KPA rozstrzyga, jeżeli chodzi o elektroniczne doręczania i to stwarza, jeżeli byśmy taki zapis zapisali, to stwarza przesunięcie dość długie i czekanie na daty doręczenia, bo wnioskodawcy mogą nie odbierać. Może to nawet nam przedłużyć do 14 dni plus jeszcze 7 na poprawkę, to jest 21 dni. Praktycznie mamy cały miesiąc, nam się wydłuża cały proces. I żeby uniknąć tego i żeby jakoś tak no, podejść, żeby wszyscy mieli jasność, proponuję zapisać, że uzupełnione przez wniosek
mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy projektów, o których mowa w ustępie pierwszym. Jeżeli burmistrz ma obowiązek ogłosić listę, które nie spełniają, będzie konkretna data i wtedy wnioskodawca ma ten obowiązek 7 dni na zgłoszenie tych. I teraz mamy ramy, które będą pokazane również jednoznacznie w harmonogramie całej procedury budżetu obywatelskiego, a ten harmonogram jest w zarządzeniu burmistrza regulowany. Więc jeżeli to doprecyzujemy, to w harmonogramie pan burmistrz będzie mógł wyraźnie powiedzieć, że od tego do tego jest zgłaszanie tych projektów. Nie będziemy czekać na kwestie, prawda, czekania, już mówiłaby, doręczenia i tak dalej, bo to nam znacznie dłużej. Rozumiem, że jest to poprawka zgłoszona przez Komisję Budżetu. Tak. Proszę bardzo, pani radna. Ja mam tylko jeszcze pytanie odnośnie, że wygrywa tylko jeden projekt. Jeżeli wygrany projekt będzie opiewał na 200 tysięcy, to moje pytanie, co z pozostałą kwotą, nie wykorzystaną i czy... No i właśnie, moja propozycja jest taka, żeby nie zapisywać tego w ten sposób, tylko że wygrywają projekty, które liczą się w tej 200 tysięcy. Bo może zmienić się ta sytuacja, że mam projekty 200 tysięcy i dwa dobre, wysoko zaawansowane przewyższające miliony. Dlaczego zamykać drogę w drugim, tak? Ja mówię o przypadku, kiedy myślicie się kwotowe, więc ponad zwyżkę. Bo rozumiem, że też jest poprawka. Tak. Dobrze. Może ją zupełnie inaczej, ponieważ myśmy na zespole dyskutowali na ten temat i z doświadczeń pierwszej edycji budżetu wiemy, że z tym szacowaniem projektów jest bardzo różnie. Dlatego świadomie podeszliśmy, żeby wydawali jeden najlepszy projekt bez względu na to, czy on wypełnia całą pulę, czy nie. I wtedy nie ma gdyby problemu. Też jakby organizacyjnie nam jest łatwiej przeprowadzić przy tych inwestycjach, które mamy. Na tym razie zgłoszona jest poprawka, w związku z tym ja tę poprawkę przegłosuję. Tego, co powiedziała Anna Kołowska, powinniśmy już Państwo dostali, bo w paragrafie 4 w punkcie 1 to również nanieśliśmy zmiany w stosunku do tego, co Państwo mieli prezentowane na komisji. Tam jest uszczegółowione, gdzie te listy. Nie. W załączniku do uchwały w paragrafie 4 w stosunku do tego, co Państwo mieli na komisji, jest też poprawka. I tam obecnie brzmi ten punkt tak, że burmistrz miasta władzy przeprowadzi weryfikację formalną projektów pod względem spełnienia kryteriów określonego w paragrafie 3 ustęp 1 i ogłosi na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta Ławy, www.ławy.pl lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty listę projektów, które będą do uzupełnienia. Starym, jeżeli mogę, że w starym projekcie łączyło się na ustępie pierwszym. Tak. Ustęp pierwszy do wykonania. To jest teraz dodane przedłożenie. Dobrze, wobec tego, kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zaproponowanej przez Komisję Budżetu i Rozwoju Finansów? Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Rozumiem, że ta poprawka jest przyjęta. I jest poprawka pani radnej Jackowskiej, aby przekazać w przypadku, jeżeli zwycięski projekt nie osiągnie kwoty przewidzianej na budżetu obywatelskiego, przekazać te pieniądze na projekt kolejny. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Tak. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że ta poprawka rada odrzuciła. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy miejskiej Ława konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę przy 15 głosach za, z jednym wstrzymującym. W kolejnym
punkcie mamy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. Temat był już omawiany, bardzo proszę. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Ława wyżej wymienionej gminy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy zbycie prawa własności nieruchomości dokonanej przy ulicy Dąbrowskiego. Również temat był omawiany. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pozostawiła te wnioski bez rozpatrzenia, w związku
jednego nazwiska, jednego mieszkańca, mieszkańca już nie żyjącego. No dość późno ten wniosek wpłynął, ale z racji tego, że 9 września odbędzie się uroczystość, na której pan burmistrz miałby ochotę w momencie wręczyć ten tytuł, w momencie, jeżeli będą nadane. Stąd w trybie pilnym była zwołana komisja opiniująca i jeszcze dzisiaj prosimy Państwa właśnie, czy Pani Burmistrz zgłaszała o wprowadzenie tego i o podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym. Natomiast no, oczywiście wynik nie jest przesądzony. Chodzi o pana Stanisława Sukwałę, może, który był założycielem zespołu Zmawiania. Wnioskodawcą była komisja, znaczy inicjatywa była wnioskodawcą, była komisja oświaty, przepraszam, komisja oświaty społecznej. Na wniosek były członków tego zespołu. Proszę bardzo, pan przewodniczący, panie. No i radny, ja świadam, bo już mogę zajmować się tym wnioskiem na naszej komisji. Chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu, jak mało kto ta osoba zasługuje na to, żeby być księciem. Około 30 lat był inicjatorem, organizatorem życia kulturalnego w gminie. W tamtych czasach ośrodek IZNS, gdzie był kierownikiem klubu młodzieżowego, tęsknił życiem. Oprócz tego Dom Kultury na ulicy Kościuszki również różne formy wprowadzono. Były to różne zespoły młodzieżowe. Taneczno-muzyczne wieczorki, o których dzisiaj tak dyskutujemy kontrowersyjnie, zamykały się tam w tej świecicy. Ja mówię kontrowersyjnie. A nie było kontrowersyjnie. Zajmował się również osobiście krótkopalacją. A potem wystawiane były sztuki teatralne na motywach regionalnych. Może mniej dotyczące tej ziemi łaskiej, bo pytania takich wielkich źródeł aż nie ma, ale mazursko-warmińskie nuty tam były. Wreszcie założyli zespół regionalny, taneczno, muzyczno, śpiewający, gdzie reprezentowali i mamy całej Polsce. Nie tylko. Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria. Naprawdę bym tutaj dobrze powiedział. Mógłbym porównywać trochę może z dzisiejszą kameratą, albo najlepszą orkiestrą młodzieżową w swoim czasie, szkolną, ale jeszcze raz teraz to poważnie mówię, uważam, ta grupa, która tańczyła i grywała mi się, spotykając się systematycznie, jest to bardzo duża grupa, około 100 osób. I uważam, że na wyróżnienie z tego, który był inicjatorem, uważam, że dobrze zrobili, że wyczerpią. Myślę, że ten zespół dużo dłużej by funkcjonował, gdyby nie nagłe śmierć w 1982 roku. Właśnie w tym sprawie. Dziękuję bardzo. Apeluję o głosowanie za. Dziękuję. Ponieważ nie chcę zniechęcić do dyskusji, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużonej na miasta i ławy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu zasłużonej dla miasta i ławy 14 głosami za oraz 2 głosami wstrzymującymi. Jest dość późno. Czy macie Państwo ochotę? Dobrze, ale proszę Państwa, ogłaszam.
5 minut, to się i tak przeciągnie do 10, a przez 3 godziny do punktu ze sprawozdania działalności międzynarodowej. Otrzymaliście Państwo informacje o prowadzeniu na dyscyplinie pana burmistrza, czy jakieś pytania, uzupełnienia w naszej sprawie? Nie widzę, wszystko wobec tego, a jest pan radny przykłada. Prawda, myślę, że jeszcze innej kwestii niż tam, tam tego nie ma napisanego, ale myślę, że to jest ten moment, że chciałem się powiedzieć, co dalej z przetargiem na temat modernizacji, żeby to słowo inne było. Ja to może już interpelację, które na nie, tak? Dobrze. No wydaje mi się, że to chyba tutaj, bo tu nie wiem, że tam decyzje na dopiero zostały to otwarte, więc to... Będzie pan poszedł kolejny przetarg. Ja już miałem poszedł. Wiem. Tak, jeszcze odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości stadionu. Chciałam bardzo się powiedzieć, co ona wniosła. Tak, to są na razie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Rzeczywiście przyszła do mnie grupa działaczy, która przedstawiła sygnalizację obiektu PANS, działaczy bałkańskich. Ja nawet tutaj rozmawiałem z godziny temu z panem Karkiem Rokowiczem. Nasze nastawienie jest następujące. Dopóki nie zdecydujemy się pobudować stadionu lekkoatletycznego na poziomie 6-7 milionów złotych, wsparcie ministerstwa 33%, bo takowe cały czas jako oferta ministerstwa propozycje istnieją, to my niewiele zrobimy przy stadionie piłkarskim, ponieważ ono tylko sens wtedy, jeżeli zlikwidujemy bieżnię. A taki właśnie, jeżeli nie zlikwidujemy, to nie będzie alternatywy. Nie może być okresu przestoju. Na razie się skupiamy na tym przedsięwzięciu, bo bardzo jest to stara kilka, jeśli chodzi o lotnisko w Skate Park. Odbicie naszego zainteresowania jest ten, który jest poza Laskiem Miejskim w Narodzie na Służ, taki 5-hektarowy, to jest ten bardzo interesujący teren, ale to jest wszystko perspektywa. Na dzień dzisiejszy nic precyzyjnie nie mogę powiedzieć. Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać. Pan się spotkał z panem Wierzbowskim w sprawie tego magazynu burzowego, o którym kiedyś pan nam mówił, że ewentualnie możemy go kupić. To jest nieaktualne, mam nadzieję. Jakie mieliście ustalenia? A dlaczego mam nadzieję? No bo to są duże pieniądze, które podobno nie mamy. Nie, to spotkanie miało charakter turystyczny, pojawił się pan z Francji, który wraca do Polski i ma... I ma pomysł na zagospodarowanie tego budynku, ponieważ my nic, no to jak mówiliśmy do zachorowania, w związku z tym zaprosiliśmy Radę Polskiego, żeby ewentualnie ich tam skojarzyć, żeby tego musiało na wspólnym przedsięwzięciu, tylko tyle. My na razie w stronę magazynu z powodu oczywistych rzeczy i przeładowali inwestycjami nie zerkamy. A jeszcze jedno pytanie. Pan Oszeja z IKEA. Lokalizacja centrum szkolenia pracowników i ławy, to jakaś nadzieja na kolejne miejsca pracy, ewentualnie jak to wygląda w waszym ustaleniu? Rok temu posługując się językiem angielskim, wystosowała się do kierownictwa IKEA w Holandii stosowne pismo, że można by było rozważyć budowę i ławy takiego centrum szkoleniowego dla pracowników IKEA i dla potencjalnych IKEA na cały świat, dosłownie w ten sposób. Jest zainteresowanie, bo roku okazało się, że tak, że Szwedzi się interesują, ale co z tego wyjdzie też nie wiem, bo to jest na razie pisane na stronie, jako inicjatywa jest po stronie Szwedów i ja nie mówię czego przesądzać i też wolałbym się mówić, na razie nie wypowiadać, bo to nie leży w interesie ludzi, którzy przy tym chodzą. Temat jest bardzo interesujący, jak bym powiedział, ale na razie bardzo wolę widziany. Ja sobie mam pytanie do pana kierownika Wydziału Komunikacji Społecznej. Super inicjatywa i Iławska Koparka jest już dostępna. I moje pytanie takie, czy jakaś pomoc do tego będzie, bo sama oznaczenia stron internetowych tak są mało w mojej ocenie. I ten pomysł naprawdę wypromowania tej inicjatywy uważam za bardzo słuszne i w ogóle wielki dzięki za podjęcie tych działań. Czyli na to czekam.
dotyczy ona ewentualnej budowy kolejnego banku na terenie Wisławy. Grupa przedsiębiorców złożyła pismo w tej sprawie do pana przewodniczącego oraz do pana burmistrza. Proszę o informację, czy prawdą jest, że właściciel części gruntu 2,5 hektara w okolicy ulicy Zielonka Jana Pawła wystąpił o opinię do miasta w kwestii urządzenia bezpośredniego zjazdu z alei Jana Pawła na jego teren. Wszystko wskazuje na to, że jeden z deweloperów poszukuje inwestora na ten teren i ma to być sklep o dużej powierzchni, marne budowlane. Istotnym działaniem władz Iławy powinna być ochrona istniejących miejsc pracy, a nie wpuszczanie na rynek lokalny firm, które odprowadzają podatki za granicę. Liczę na to, że władze miasta staną po stronie ludzi i negatywnie zaopinią ewentualny wniosek o budowę zjazdu, który miałby umożliwić budowę kolejnego banketu. Drugie. Mieszkańcy osiedla Piastowskiego wnioskują i bardzo proszą o wprowadzenie na osiedlu komunikacji miejskiej. Tam już powstało duże osiedle. Chodzi o to, żeby mogli dojechać autobusem. Bo tam nic nie jeździ. Tam jedna możliwość wsiadania na autobusu i wsiadania to jest ulica Ostrzycka. Ja mówię o osiedlu Piastowskim. Trzecie pytanie, kiedy będą zakończone prace przy istniejącym boisku na ulicy Odnowiciela, bo tam brakuje lamp, brakuje osłon z kontrawienka i brak jest sprzętu do mini-fitness na usiedlu. Pan mówił, że chyba jak były te spotkania, to coś tam obiecał. Wszystko pamiętam i wszystko dotrzymałem słowa. Ale kiedy będę chciała? Wszystko jest zrobione. No i jak to robić? Jest sprzęt do mini-fitness? A lampy nie obiecywał pan? Tylko oferty, zrobienie kasy i lampy nie. Tak, a lampy nie obiecywał. I jeszcze chciałabym tak na słowo zapytać. Podobno już coś się dzieje przy lodowisku i co się dzieje z kontenerem. Chciałam powiedzieć jedną deklarację, ale myślę, że kolejne podmienię prośbę, nie wiem, który z samochodów prawnych to zgodą. Jak do mnie się stara, podaję deklarację o, nie wiem, jak ma to wyczyszczenie muru przy rondzie na Ostrudzkim, przy cmentarzu. To są tak wulgarne słowa, że to jest słaba wizytówka Iławy i bardzo proszę o poczynienie starań w tym kierunku. Nie wierzę w to, że nie ma finansów, muszę mi tak nie mówić, ponieważ ja tu widzę dla Urzędu Miasta. Uważam, że tam jest po prostu tragedia. To nie jest wizytówka Iławy naszego miejskiego miasta. Panie Burmistrzu, ja sobie miałam to samo pytać, tym bardziej, że dzisiaj żeśmy głosowali, że mamy skład z basenu. I to są duże pieniądze, chyba, że nie mamy. Ja nie mam pojęcia, jak to wygląda z budżetem, już nie mamy. Ale od razu zrobię taką dygresję. Możemy doraźnie dofinansowywać różne rzeczy. Co robimy? I te mury, to ja już chyba trzeci rok, na pewno w początku pana kadencji o to krzyczę. I ja też jadąc tandemy ostatnio bardzo często, szczególnie na Burzewy, to po prostu szlak nie trafia, widząc te napisy i to nie tylko tam. I ja już kiedyś rozmawiałam z panem, że jest firma, która podobno była pana, która chciała to zrobić. To zbycie tego napisu. I panie burmistrzu, kładam, niech pan tylko nie mówi, że tego się nie da zrobić. Bo ten, kto ma tą firmę, powiedział, że on to bardzo szybko zrobi i będzie bardzo estetycznie. I ja, nie tylko chodzi o Ostrudzką, są jeszcze inne miejsca, tym bardziej, że, no jak powiedziałam, ludzi dużo się przemieszcza, tam ten. Dziękuję. Dziękuję. Pozwolę ten sam wniosek, nie zrozumiałem. Dobrze, pozwólcie państwo, że ja też jedno pytanie dodam, bo obiecała mieszkańca naszego miasta. Podobno pytanie będzie do mieszkańców pana prezesa komunikacji, dlatego że chodzi o podobno zlikwidowany przystanek na ulicy Długiej. Także bardzo bym prosił o wyjaśnienie, była prośba o przywrócenie tego przystanku. Tak, pan żaden przykład, proszę. Nie mam dwa zapytania. Pierwsze zapytanie to od dwóch lat temu rozmawialiśmy na temat
chodnika, który skracałby drogę na mieszkańcom Iławy do stacji kolejowej Iława Miasto. Chciałem się zapytać, jak wygląda sytuacja z tym tematem. Nie. Dziękuję. No, proszę bardzo, pan. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, na jakim etapie, czy jesteśmy jakoś tam względnie zaawansowani. Chodzimy o program rządowy Mieszkanie Plus. Czy tylko zgłosiliśmy gotowość poprzez, tak jak pamiętamy wszyscy, no, zagwarantowanie gruntu, czy coś w tej sprawie jeszcze możemy coś uczynić, czy biernie tylko czekać na przykład na jakieś tam odezwy z drugiej strony. Chciałem się to dowiedzieć. To ważna sprawa, że w Polsce dość i się to jakby dość szybko, burzliwie rozwija. Mi się wydaje, że może poprzez jakieś działania udało się po prostu to przyspieszyć. Bardzo mi bardzo dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do odpowiedzi. Panie burmistrzu. Ja rozważam tych sklepów wielkopowierzchniowych. Ja też dostałem to pismo. Dzisiaj zobaczymy na biurku. Ja otrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że my nie przejmiemy żadnej inicjatywy, jeżeli chodzi o kreowanie jakiejś nowej handlowej rzeczywistości Iławy. Nie przypominam sobie historii miasta nigdy. My jako miasto nie dysponowaliśmy gruntem, nie nawiązali do zdarzenia sklepu, tylko przemysłowy. To się dzieje w obarciu plan przestrzenny i obrotowo prywatny. Nawet dzisiaj, kiedy w studium uwarunkowań przyjmowaliśmy, to tam był wniosek zgłoszony przez Pana Zubawę, który oczekiwał nas przekształcenia terenu przy Parlamencie na sklepie przemysłowym, ale my przy tym formalnym, dlatego że jest to spóźniony wniosek, a wcześniej IPB, właściciel tego terenu, wnioskował o komisję rodzinną, otrzymaliśmy nasze stanowisko wynikające z pozycji IPB, które gminne tereny sprzedało wspomnianym planom. Także my do niczego nie przykładamy ręki, nie wiemy, co się dzieje w tej materii. Nie mam żadnej wiedzy, bo ja słyszę zawsze te plotki i spekulacje, że coś tutaj ma powstać. Jeżeli chodzi o dojazd z odnawiciela, no, zgodnie z planem przestrzennym, zgodnie z prawem, jeśli ktoś występuje o coś, co nie ma kolizji, jest przepis drogowy, na to pozwala, no tutaj my nie uchronimy żadnej lawiny, tylko musimy na to zgodę, ale nigdzie nie wybrała słowskę wielkopowierzchniowy. Być może to jest jakaś przyciągliwa plotka, być może rzeczywiście coś się dzieje, ale my tego nie wiemy. Od razu mówię, jeszcze raz określam to, co powiedziałem na początku. My w rzeczywistości, jak chodzi o budowę tego typu obiektu, w sprawie nie kreujemy i nigdy nie kreowaliśmy. Ja słyszałem takiej sytuacji, nie przypominam. Także tyle, jeżeli chodzi o określone pytanie. Co do autobusu, to ja myślę, że tutaj prezes komunikacji też bym wolał, żeby na tym etapie tutaj nie odpowiadał, tylko przeanalizował sytuację, bo no, to jest ciągłe żywa materia. Mamy te utarte szlaki autobusowskie i nie chcemy też pamiętać Państwu ten bój, jaki toczyliśmy o autobusy mające odwiedzać przychodnie rodzina, nie? I tam różnie to się ułożyło. Poczekajmy, ja myślę, że Pan przygotuje odpowiedź pisemną dla Pani Ani. Zakończenie boiska to powiedziałem. Ja tutaj na tej sali w obecności wielu radnych stoczyłem bardzo żywiołową dyskusję z inicjatorami pomysłu, żeby to lotnisko wojska zostało w tym miejscu. Dzisiaj również przegłosowaliśmy w studium uwarunkowań, wbrew woli właściciela, co pragnę podkreślić, teren rekreacyjno-sportowy w miejscu w okolicy Bagienka. Ja podkreślam jedną rzecz, bo to jest jakieś wielkie nieporozumienie. My nie będziemy zasypywać Bagienka, tylko chcemy zaproponować centrum rekreacyjno-sportowe wokół Bagienka z wykorzystaniem tego oczka, z reaktywowaniem i z przywróceniem go mieszkańcom. Bo umówiliśmy się w ten sposób, że boisko wykonuje tam trzy rzeczy. Jedna to oddanie pasy, druga budujemy ściany z piłkochwytów, trzecia instalujemy odpowiednie solidarki, gdzie po trzech tygodniach użytkowania stwierdziliśmy, że ktoś zadał sobie bardzo dużo trudu, jakoś okrętem chyba niszczyć, wyważyć i łamać kołem dosłownie. Także taka problem że naszej pracy i naszego wkładu, że mieszkańcom czuło się lepiej. Może jakby były razy, to by tak nie to może być za siebie wyzwanie. Nie wiem, co to są zrealizowane, zrealizowane i ma się wydarzyć równolegle. Powiedzmy, nie funkcjonuje, nikt na Pani ręki nie wyciąga, ale docelowo centrum rekreacyjno-sportowe
Tam będziemy mieli dlatego olbrzymiego ziemia postawienie nieco dalej, w miejscu, które proponowała się na tym spotkaniu. Także tak to wygląda. Lodowisko zostało wbite o opadach wczoraj, także mamy 3 miesiące czasu, żeby się to wszystko, dzisiaj, żeby się z tego wszystkiego wywiązać. Tam jest mała inwestycja za projekty wybuduj. Jesteśmy sami bardzo ciekawi, jak to też jest to potoczy. Podobno wszystko jest przygotowane. Mieliśmy największy problem ze stawą. Zależą tam dużo stacji. I żeby to nie jest takie proste, ale pokonujemy te problemy przy dzielnej współpracy energii, co nas bardzo ujmuje, bo to jest nasza wielka ciężar właśnie inwestycyjna. No tak jak się mówiliśmy, przełom listopada i grudnia. Na temat koncelerów toczy się w tej chwili postępowanie. Ja się odwołała do decyzji USA. Jesteśmy w sądzie w tej chwili i trwało uzupełnienie dokumentów, gra się cały czas. To tyle, że chodzi o panią Anię. Pani Ewa Jackowska. My mamy pełną dokumentację, jeszcze to ja zawsze będę dzwonić, żeby tę mowę czyścić. W bieżącym utrzymaniu robiło te 2-3 podejścia. Nas odstraszała za każdym razem. To było kilkanaście tysięcy złotych, bo zdawało się, że to jest nieuprawnione, żeby tak dużo nam to wydawać. Poprosiłem go z panią Anię. No zresztą on miał być sprawę. To nie jest tak, że my śpimy i tak dalej. Natomiast w tej sprawie były i zapytania od strony i tak dalej. I średnio na nas satysfakcjonowała. To wymaga specjalistycznego sprzętu. Jest taki sprzęt w Anię, ale cena jest taka odstraszająca. Tym niemniej, bo tym zapytaniem, zarówno pani Ewy, jak i pani Elżbiety, pani Ania nasza podejmie się jeszcze raz do tego wysiłku i nawet jeśli to miało kosztować trochę więcej, to musimy to zrobić. Także to nie jest kwestia pracy, nie jest tutaj kwestia mamy do wydawania. Ja przepraszam panie burmistrzu, a czy dopuszcza pan możliwość, bo ja też jestem miejskie, czy dopuszcza pan inicjatywę mieszkańców wyczyszczenia tego ludu. Mówię o wspólnej ławie. Wspólna ława by się podjęła tych działań. Oczywiście przy nadzorze pracowników Urzędu Miasta, nic bez was. Tylko poprosilibyśmy o zgodę. I mamy akurat człowieka, który specjalizuje się w tej temacie. Ma sprzęt, ma środki, przede wszystkim to ma też środki samorządowe. I chcielibyśmy podjąć się jako wspólna ława, jeżeli nie radzę, żeby jednak postanowił, że są zbyt wysokie koszty, to czy moglibyśmy się podjąć do tego wspólnego zgłoszenia? Nie wiem, czy prawnie jest to dobrze. No właśnie dlatego się zapytam, właśnie. Zapytam, bo to mogą wchodzić w kwestie jakichś uprawnień do tego, żeby nie zniszczyć tego, bo i tak dalej. Znaczy, zgadzam się, nigdy nie zareagowałem w takiej twórczości społecznej, żeby angażować się w gminie komunalnym i tak dalej. Wolałbym takich sytuacji unikać, bo to jest wszystko. I przepisy PHP i tak dalej, nie są żadne. To opinie publiczne i ten. Natomiast nie powiem, w ten sposób ja proponuję, żeby pani Ania najpierw się zorientowała, jak to może nas kosztować. Wojciech Szymański, kierowany przez pani przewodniczący, po raz pierwszy usiłowałem się pomóc do rady, dlatego chcę się nie tak trochę zachowywać do mieszkańców tego terenu, że absolutnie wszystkie przystanki będą obserwowane. Natomiast my stosowaliśmy odpowiednie pismo, jeździmy na szkolenia. To nie
nie jest tak, że my próbujemy cokolwiek to zlekceważyć. Ja też pokażę nasz akces, który zgłosiliśmy, być może poza sesją i co w tej sprawie robimy. Także, aha, i to tak optymistycznie to nie wygląda, chcę powiedzieć, dlatego że pojawia się kilka wątków, które są dość pogrążliwe dla samej idei pomysłu. Przede wszystkim wartość wynajmu, to znaczy cena za jeden metr. To może się okazać, że to będzie droższe niż wynajęcie stacji. Także już ja to teraz sygnalizuję. Nie, żeby nas nikt nie posądził o to, że próbujemy temat ignorować, albo nie wiemy, co sprawie robimy. Jesteśmy aktywni i również na ten temat istnieje stosowna korespondencja i dokumentacja. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mini-bud w czasie
dwa miesięcy, nawet powiedziałem, skonfrontowałem to z pismem pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości, pana Henryka Zbigniewskiego. Rzecz dotyczy idei zabiegu bliskiego. Tutaj nie miałem zaznaczyć, to jest wiele podpisy w tej materii i tak dalej. Moim obowiązkiem jest, tak, moim obowiązkiem jest powiedzieć zainteresowanym osobom, żeby przekierunkować wniosek do instytucji, do tego powołanych, czyli do ewentualnych powiatów, ponieważ my jako samorząd gminny, miejski, tego typu historiami się nie zajmujemy. Owszem, są przypadki w Polsce, gdzie samorządy decydują się na tutaj masowanie, ale to robią miasta na prawach powiatów, które mają swoje gminy szpitale. My jesteśmy gminą miejską, gdzie ja nie jestem na 30 burmistrzem, tylko jestem burmistrzem. W związku z tym, iż to nie jest w ogóle tło ideologiczne, nie? I także powtarzam to unikanie na naszej realizacji tego dyskusji, to rzecz ewidentnie może być spodziewana tych właściwości. Ponieważ to są jeszcze tydzień czasu do składania projektu budżetu, to ja nie mówię o naszym budżecie, bo to powinniśmy już jeździć. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, niech skieruje na przypominie, czyli do starostwa powiatowego. I koniec. Prawie więcej nie miał zadania i bardzo prosił panie przewodniczący, żeby to ogólnie było przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji w samorządzie. Tak, tak, nie miało być zamiaru, ja powinien państwa poinformować o tym, właśnie w ramach komunikatu, że wpłynęło kilka wniosków w międzyczasie w ostatniej sesji, z tym, że te wnioski były bardzo różne, odpowiedzi na nie przeważnie państwu były przekazane. Nie chcę tu nazwiskami cytować, w jednym przypadku nie mogliśmy ustalić miejsca zamieszkania, więc jest mi ciężko powiedzieć, bo nie chcę ze zrozumiałych względów ochrony danych osobowych wymienić nazwiska. Natomiast chciałem powiedzieć, mieszkam w Kanoszu, więc ale nie udało nam się tego ustalić. W każdym razie osoba, która pisała między innymi, zamierzała wysłać na szkolenia niektórych radnych. Otrzymaliście państwo moją odpowiedź w tej kwestii taką dość jednoznaczną. Zresztą w związku z tym kolejne to było właśnie to, o czym mówił pan burmistrz. Kolejne właśnie jako klucz argumentacje. Tu mam, wypisałem panie również od jednego z mieszkańców, który w kwestii budowy drogi zajazdowej w Słusznickim, ale ja rozumiem, że to jest do pana burmistrza kierowane jako wniosek o potrzeby może być, więc to nie zawsze miejskiej Młodzieżowej Rady Miasta, o którym już mówiliśmy. Tak, zobacz, przystanek przy ulicy Długiej, no to właśnie to, o czym mówię, co sobie jeszcze nie musi, jakieś nieporozumienie. Osoba pojawiła się w Biurze Rady Znienacka i żądała spotkania ze mną, będzie pani połączyły. Stwierdziła, że został zlikwidowany przystanek i zobowiązuje mnie do zadania pytania panu burmistrzowi, w związku z tym, co zrobimy. Wydawało mi się to na tyle poważne, że nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić tę informację, że przystanek nie został zlikwidowany. Trochę to niepoważnie wyglądało, no ale tak to wyglądało po prostu z punktu widzenia faktów. Wniosek Iłowskiego Towarzystwa Sportowego i Działalności oraz Iłowskiej Sekcji Tenisa Stołowego, który zostawimy rozwiązany, omawialiśmy na posiedzeniu Komisji Sportu Turystyki. I na razie pozostawiliśmy bez rozpatrzenia też jakieś ze względu na brak informacji. Proszono nas o umożliwienie treningu w sekcji tenisa stołowego, że nie wiemy na jakiej zasadzie oni chcą to robić, czy kompletnie nieodpłatnie otrzymać salę, czy my mamy te sale w ich imieniu znaleźć. Także będziemy prosili o doprecyzowanie w zakresie informacji. A teraz bardzo proszę, a jeszcze bardzo ważna sprawa. Sesję planujemy w ostatni poniedziałek września 25. Bardzo proszę panie prezesie. Szanowni państwo, chciałbym się ustosunkować odnośnie tej ulicy Długiej, tego przystanku. Jak była modernizowana ulica Lubawska, to być może tam wnioskodawcy o to chodzi, że wyjeżdżając z ulicy Długiej, jeden przystanek był przy sklepie PSS na początku ulicy Długiej i drugi był jeszcze tam taka wiata starego typu stała przy wylocie z ulicy Długiej. I ten przystanek został przeniesiony na ulicę Lubawską, jak jest rondo, poza rondo, a tam już następnego przystanku nie można na ulicy Długiej uposadowić ze względu na charakter ulicy, linia ciągła i teren
I jeżeli na przykład ten przystanek byśmy przesunęli w kierunku końca ulicy, to odległość byłaby zbyt krótka. O ile metr został przesunięty, bo z wynikami z pana powiedział, że w rękach 50 metrów. A poprawy dla wysiadających to ten przystanek jest. Tak. Ten przystanek jest tutaj na inicjatywy pana Krantego. Dziękuję bardzo.